To jest nagłośnienia, ta fizharmonia, ta gra. To takie, jak to ktoś mówił, są takie pieśni, serce szczypa już czyje, tak? Takie łapiące za serce, tak? Sam akordeon robi taki specyficzny klimat i ja lubię, jak on jest w społeczności. Przeważnie kojarzymy go z weselami wiejskimi, tak? Gdzieś tam ta orkiestra miała akordeon, tak? Ale on taki trochę był gdzieś zaniedbany, myślę, przez nas. Dobry klimat jest tego instrumentu. Chciałbym dzisiaj, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 4 rozdział. Zapiski całe. Czwarty rozdział Ewangelii Jana, kiedy mamy tutaj Pana Jezusa, który rozmawia z Samarytanką. Samaria była takim miejscem w Izraelu, gdzie Żydzi nie lubili Samarytan z wielu powodów, między innymi dlatego, że oni tam mieli mieszane małżeństwa, co dla Żydów było czymś nieczystym, ale mieli też Żydzi w swoim czasie pewne takie małżeństwa. Samaria była to miejsce, gdzie też w księdze Ezdrasza czytamy, że jakiś tam król z tej Syrii czy Asyrii sprowadził tam ludy, osiedlił ich w tych miejscu. Taka mieszanka różnych ludów. Ale to był naród, który miał swoją taką górę, na której oddawali Bogu chwałę. Góra Galizim. Wierzyli w 5 ksiąg Mojżeszowy i oczekiwali Mesjasza. Taka ciekawa historia z tymi Samarytanami. Żydzi ich naprawdę nie lubili, a Pan Jezus, idąc do Galilei, jak jest napisane, opuścił Judeję i odszedł z powrotem do Galilei. 4 werset. Musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny, czyli około 12 w południe. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiedział jej Jezus. Rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi do niej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża, miałaś bowiem 5, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, a wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. I ona dalej do niego mówi, tak: wiem, że przyjdzie Mesjasz, znaczy Chrystus, on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. On Jezus mówi: ja, który mówię z tobą, jestem z nim. W tej chwili przyszli jego uczniowie, rozmawiają, widzieli, że tutaj z tą kobietą rozmawia, dziwią się trochę. Natomiast niewiasta pozostawiła to wszystko i poszła do miasta powiedzieć ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Oni wyszli do niego, tymczasem jego uczniowie mówili: mistrzu, jedz. Pan Jezus im mówi: ja mam pokarm, aby pełnić wolę Ojca, to jest, i dokonać jego dzieła, to jest tym prawdziwym pokarmem.
Mówi im o żniwie, które już jest dojrzałe. Podnieście swoje oczy, spójrzcie, że żniwo jest dojrzałe. Ja posłałem was rząd nad tym, nad czym się nie trudziliście. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło we mnie dzięki świadectwu niewiasty, która powiedziała: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał, i pozostał tam 2 dni. Jeszcze więcej uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Jezus, przychodząc do Samarii, siada w samo południe, można powiedzieć, przy studni. Był zmęczony. Było to miejsce, gdzie ludzie przychodzili po wodę, tak? Szczególne miejsce. I on zaczyna rozmowę z tą Samarytanką, łamie pewne bariery. W czwartek ostatni mówiliśmy o doktrynach, o tabu, o takich różnych rzeczach, które ludzie czasami sobie wymyślą i nie chcą ich dotykać, bo tak jest i tak ma być, tak? Natomiast często jest tak, że Bóg łamie nasze takie poczucie bezpieczeństwa religijnego, tak bym to nazwał. I Jezus z nią rozmawia, tak? Mówi jej o tej wodzie żywej. Ona chce się jej napić. Tutaj od razu mamy ten fragment, który odsyła nas do 7 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy to w tym ostatnim wielkim dniu święta namiotów Jezus powiedział coś takiego. Głośno zawołał, 7 rozdział, 37 werset. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I oni tam też mówią, to jest prorok. Jezus w rozmowie z tą Samarytanką dotyka też jej życia, tak? Dotyka jej takiego osobistego życia. Ostatnio mieliśmy temat, tutaj z tego miejsca było mówione o małżeństwie trochę, ale dotyka też właśnie jej życia takiego intymnego, małżeństwa i dotyka się tych rzeczy, które myślę, że bolały ją i to niepowodzenie, że miała kilku, już 5 miała mężów, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Widzi, że jest to człowiek, który prześwietla ją i zna ją doskonale i wie, czego potrzebuje. Dlatego proponuje jej tą wodę żywą, tak? Proponuje jej nową rzecz, którą tylko Bóg może dać. Napisane jest dalej, że Bóg szuka tych, którzy by mu cześć w duchu i w prawdzie oddawali, tak? I on chce tą kobietę przyprowadzić do Ojca. Oni oczekiwali Mesjasza. Teraz ona znajduje Mesjasza, biegnie do swojego miasta i mówi swoje świadectwo, że spotkała Mesjasza, tak? Teresa dzisiaj mówiła, że też spotkała Chrystusa w swoim życiu i oddała mu swoje życie. Uczniom Pan pokazuje, że naprawdę żniwo jest wielkie. Otwórzcie swoje oczy, mówi, tak? Oni są tutaj zafrapowani tym, co by tu zjeść, jak tutaj dalej to będzie działo się, ale Jezus mówi, że jest coś ważniejszego do zrobienia. Jest ten pokarm duchowy dla ludzi, którzy oni potrzebują, aby mogli ożyć. I kiedy ci Samarytanie słyszą od tej Samarytanki o tym, że znalazła Mesjasza, idą do Niego, tak? Mają takie pragnienie, mają tą potrzebę, aby Go zobaczyć. I już później mówią, i już nie wierzymy dzięki Twojemu opowiadaniu, ale już wierzymy, bo sami żeśmy słyszeli i sami żeśmy poznali, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. W Ewangeliach kilka miejsc jest takich, gdzie o Samarii jest mowa. I między innymi w Ewangelii Łukasza jest mowa, że w pewnym miejscu w Samarii odmówiono mu gościny. Mamy w Ewangelii Łukasza tego miłosiernego Samarytanina, który się ulitował nad tym pobitym człowiekiem. Mamy 10 trędowatych, z których jeden wrócił i podziękował Jezusowi. Był to Samarytanin, tak? Tak to mniej więcej, tyle mniej więcej wiemy o tej Samarii z tego przekazu. W dzień przed Zielonymi Świętami Pan Jezus powiedział, przed swoim wniebowstąpieniem powiedział: ale kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
Tutaj mamy już jakby taką zapowiedź, kiedy Jezus idzie przez tą Samarię, ale później mówi do uczniów, że i tam jest to miejsce, do którego was pośle. Jeruzalem, Judea i Samaria. Jeruzalem to takie znaczy dziedzictwo pokoju, można, bo miasto pokoju, można powiedzieć. Judea wielbić znaczy mniej więcej, Samaria zachować. Można powiedzieć, że Jezus jako dziedzic pokoju zachowuje nas i chce, abyśmy chwalili naszego Ojca w niebie. W dzień Zielonych Świąt w Jerozolimie Piotr zwiastuje dobrą nowinę o Jezusie. Wychodząc z Pisma, ze Starego Testamentu, dochodzi do miejsca, kiedy ci ludzie mówią, co mamy czynić w takim razie. On mówi, upamiętajcie się i niech każdy z was się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Tak im to przedstawił, tak samo Jezus tak im przedstawił całe jej życie, że ona zapragnęła Jego i miała taką gorliwość, że chciała i innym opowiedzieć o tym wszystkim. Później mamy w Dziejach Apostolskich, mamy w 8 rozdziale Filipa, który jest posłany w momencie, kiedy w Jerozolimie zaczynają się prześladowania. Apostołowie zostają, natomiast ci, którzy się rozproszyli, wiersz 4, 8 rozdział, zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Znowu on w to samo miejsce trafia, co wcześniej Jezus był. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Filip zwiastował tę Ewangelię, tam się nawraca ten czarnoksiężnik Szymon. Później, kiedy apostołowie słyszą, że w Jerozolimie, że Samaria przyjmuje Słowo Boże, wysyłają Piotra i Jana, ci, którzy przybywają tam, wkładają na nich ręce, aby otrzymali Ducha Świętego, gdyż na nikogo jeszcze nie był zstąpił Duch Święty. Później Duch porywa Filipa i Filip zwiastuje Ewangelię dalej, zwiastuje to temu ministrowi skarbu tej królowej Etiopii. On się nawraca. Mówi Filip, oni tak mówili o całą Ewangelię, wiersz 35. Kiedy Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie od tego ustępu pisma, ponieważ oni tam wcześniej czytali coś i on im od tego momentu rozpoczął zwiastować Ewangelię, a ten mówi, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip się zapytał, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. No i oczywiście ten został zanurzony, duch porwał Filipa, a tamten pojechał z radością do swojej ziemi. Tutaj zobaczcie, że ten człowiek, ten minister skarbu czyta pismo, ale tak nie za bardzo rozumie, nie wie, o czym tutaj jest mowa. Ostatnio przeczytałem taką historię, kiedy przychodzi wnuczek do dziadka i mówi, dziadku, ja czytam pismo, ale po pierwsze tak, mało z tego rozumiem, a to, co przeczytam, to wszystko zapominam. To dziadek mu mówi, weź ten koszyk tu po węglu i przynieś mi wody ze strumyka. No to dzieciak poszedł. Zanurzył wokół ten koszyk, przychodzi i mówi, no dziadku, widzisz, nic nie ma. I dziadek mówi, no to zrób jeszcze raz, tak. Zrobił to jeszcze raz, zrobił to trzeci raz. No i wnuczek mówi, no widzisz, mówiłem ci, że to nic z tego nie ma. A dziadek mówi, ale ten koszyk wcześniej był brudny, a teraz jest czysty. I tak jest właśnie z Bożym Słowem, że kiedy my je czytamy, ono nas oczyszcza i wtedy rozumiemy, o co w ogóle nam, o co Bogu chodzi w stosunku do nas. Tak samo jak ten tutaj człowiek, który jechał do tej Etiopii. Kiedy Pan Jezus wystąpił tutaj w 7 rozdziale Ewangelii Jana, w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówiło o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był uwielbiony. I to jest niesamowite miejsce, ponieważ jest to święto namiotów. Pan Jezus wcześniej mówi, że chce iść na to święto. Tam powstrzymują Go, żeby On jednak nie szedł, ale On tam poszedł. I święto namiotów
jest po święcie pojednania, to jest tak zwane święto Jom Kippur i ono następuje po święcie, to święto namiotów po święcie pojednania. I święto namiotów można nazwać też świętem radości. Głównie chyba tam o to chodzi. To święto mniej więcej przypada we wrześniu, w październiku. Żydzi musieli to wypełniać, mieli to jako nakaz w 3 Mojżeszowej, 23 rozdziale jest opisane, jak to mają robić. I mieli mieszkać w namiotach i szałasach, tak jak po wyjściu z Egiptu. Aby pamiętali o tym, co Bóg uczynił, kiedy byli w niewoli i wyprowadził ich z tej niewoli do wolności. Aby byli w Jego obecności właśnie w takim marnym mieszkaniu. Aby to byli oni i tylko Bóg, który ich wyprowadził. Pewien rabin przed wojną, który zginął w obozie koncentracyjnym, powiedział, że ziemia nie jest w ostateczności celem życia. Tak jak Kolosan czytamy, że tego, co w górze szukajcie, a nie tego, co na ziemi. I posiadanie nigdy nie jest zadaniem życiowym. Dlatego Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam podczas tego święta, kiedy mieli te namioty, tam jeszcze mieli taką wiązankę z roślin, takie gałązki, cztery rodzaje były tych gałązek. I oni to upatrują, że jedni przestrzegają, takie cztery rodzaje jakby wierności czy wierzeń, jedni przestrzegają przykazań, innym brakuje pobożności i szacunku dla przykazań, ale nadal są tym Izraelem. Ponieważ święto namiotów jest świętem radości, to w 5 Mojżeszowej mówimy o tym, że to jest święto radości. Symbolika tego święta przypomina o wierności, o zaufaniu i poddaniu się Bogu. I ma się pamiętać o tymczasowości świata doczesnego i cieszyć się z tego, co Bóg daje. Jakub powiedział, że wszelki datek dobry pochodzi od Ojca Światłości, którego nie ma przemiany ani chwilowego zaćmienia. Dlatego my między innymi mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, tak, pamiętamy. Oni mieli pamiętać, co Bóg dla nich zrobił. Pamiętaj, skąd wyszedłeś. Pamiętaj o swoim świadectwie, które Bóg, jak Bóg uczynił, jak cię zbawił, jak cię zmienił, jak cię przemienił. Chyba, że nie masz takiego świadectwa i wtedy jest to duży problem. Księdze Ezdrasza, którą niedawno też czytaliśmy, to jest księga przed księgą Nahuma, też nie wiem, co mówi, ale jest taka księga. Kiedy oni tam wychodzili z niewoli, kiedy ten król asyryjski, Bóg przekonał go, żeby wypuścił Izraelitów, aby oni wybudowali swoją świątynię, to tam między innymi kilka takich grup wychodziło i w 59 wersecie 2 rozdziału mówi, że to tak. A to są dawni jeńcy z Tel Malach, z Tel Harsha, Karub, Adam i Gmir, którzy nie mogli podać swojego rodowodu i pochodzenia i dowieść, że się wywodzą z Izraela. I werset 62. Ci poszukiwali, czy są ujęci w spisie rodowodów, lecz tam się nie znaleźli. Zostali więc jako nieczyści usunięci od sprawowania kapłaństwa. Czasami jest tak, że ludzie chodzą w różne miejsca, gdzie się wierzący ludzie zgromadzają. Chodzą tam, się przyzwyczają do tego i jest im tak może dobrze, może źle, ale nie podejmują tej decyzji, aby naprawdę pójść za Chrystusem, aby upamiętać się, aby pokutować, aby móc otrzymać od Jezusa zbawienie i aby na nowo się narodzić. I jeśli zwlekasz, to nie zwlekaj. Jak się zachęcam, zapragnij Jezusa, abyś mógł się narodzić na nowo, abyś już nie był niewolnikiem grzechu. Ponieważ jeśli nie nawróciłeś się do Jezusa, nie masz z Nim wspólnoty. Tak jak tamci poszukiwali, czy oni gdzieś mają jakiś swój rodowód. Nie mieli. Nie możesz znaleźć, jeśli nie masz, tak? Dlatego Pan Jezus powiedział, kto się na, musisz się na nowo narodzić. To nie jest tak, że no, jak zdecydujesz, to dobrze, a jak nie, no to też dobrze. Nie, musisz, bo jak nie, to nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. Nie będziesz miał udziału. I ten sam rabin powiedział, że można być całkiem niepewnym swego losu z zapotężnego obwarowania, mając dużo różnych rzeczy, mając potężne mury, można być niepewnym swojego losu. Zaś można być zupełnie szczęśliwym także w chwiejnych szałasach.
Tam Biblia mówi trochę o naszych ciałach, czym one są, tak. I to jest niesamowite tutaj, że ten wielki, ten ostatni wielki dzień święta, święcie namiotów, kiedy Jezus przychodzi, w tym święcie namiotów jest nazwany wielkim zbawieniem. Chyba czytaliśmy to w Hebrajczykach, że to jest wielkie zbawienie. I to wielkie zbawienie Bóg daje każdemu, kto pragnie. I to jest ostatni dzień święta, kiedy Jezus wypowiada te słowa: przyjdź, pragnij, a napoję cię, a dam ci swojego ducha, a zostaniesz zbawiony, wyprowadzony z niewoli. Szałasy przypominały im o tym, że byli niewolnikami, zostali wypuszczeni na wolność. Teraz Jezus mówi: przyjdźcie do mnie i ja jestem tym schronieniem, tym uwolnieniem od grzechu, jestem, daję pokój i radość. To święto miało mówić o radości. I w nim jest, w nim, z nim, w jego królestwie teraz i dziś może być każdy, kto tylko chce, ale musi zapragnąć tego, tak? Myśmy zapragnęli, mamy. Kto nie zapragnął, nie ma. Jeśli nie masz, zapragnij. Zachęcam cię do tego. Jest takie świadectwo jeszcze, niedawno słyszałem, 2 tygodnie temu, mówiła pewna kobieta, kiedyś jej syn zachorował tak, że był bliski śmierci i ona się modliła tam w swój sposób i powiedziała, że jeśli on będzie zdrowy, to ona będzie służyła Bogu. No, takie myślę, czasami robimy różne śluby, ale on wyzdrowiał i ona tak trochę zapomniała o tym i trochę jej to tak odeszło. No i trwało to jakiś czas. Jej córka chciała popełnić samobójstwo i kiedy leżała w szpitalu, to była już prawie taka, prawie na końcu swojej drogi, prawie umarła i ona mówi w domu, przypomniała sobie, że kiedyś ślubowała Bogu coś i mówi teraz to samo, teraz też ja ci Boże ślubuję, że ja będę służyć Tobie i będę Ciebie chwaliła. No, pomodliła się tak wieczorem, ale jakaś taka pewna swego, wstała rano, spokojna, przyszła do szpitala, patrzy, córka siedzi na łóżku. Mało tego, kupiła sobie Biblię, zaczęła tą Biblię czytać, a ponieważ w jej pracy nawróciła się dziewczyna, która też z nią pracowała, to ta jej opowiedziała o Jezusie, właśnie nawróciła, no tam cała taka historia poszła. Także no jest taka zachęta z Bożego Słowa, aby znaleźć się przy Chrystusie, aby być nowonarodzonym. Tak jak oni poszukiwali tego swojego aktu urodzenia, czy należą do tego ludu, czy nie należą. Tak samo Bóg ma swoją księgę, księgę życia. To w objawieniu czytamy o tym. Jest tam dużo naprawdę tego opisane. Nie będziemy teraz na to patrzeć. Jeśli pragniesz, to przyjdź do Jezusa, oddaj Mu swoje życie. To będzie twój wielki, świąteczny dzień, o którym będziesz pamiętał całe życie. Jeśli można poprosić... Jest jeszcze taki psalm 107, zachęcam was do przeczytania tego psalmu. On tam mówi wiele o tym, że byli w ciężkim utrapieniu, wołali do Pana, on ich wybawił. Znowu gdzieś tam coś było, wołali do Pana, on ich wybawił. Niezwykły psalm. Jeśli można prosić, taka pieśń jest 716. Śpiewaliśmy ją, nie wiem, jak tam sobie poradzić, tak? Bo to rzadko ją śpiewamy. Jeśli można tą piosenkę, pieśń zaśpiewać, to bardzo proszę. I to wszystko z mojej strony dzisiaj. Dziękuję.